Jakiego meczu się tutaj panie spodziewają? Tylko i wyłącznie wygranej dla Wisły, nic więcej. Dobra gra ofensywna i wygrana oczywiście Wisły. Dobrego, jest przede wszystkim 3 punkty. Wygranego meczu przede wszystkim. Jednego na pewno, emocjonującego. Także Wiślacy dadzą się wszystko na pewno. Tak. Zwycięski przede wszystkim. 3-0 dla Wisły i będzie 5 z rzędu zwycięstwo w derbach. Jaki wynik tutaj, panie typuje? 4-0. Dla Wisły tak, oczywiście. Tak, tak. No jaki może być? 3-0 dla nas oczywiście. 3-0 dla Wisły. 3-0. No coś koło. 3-0, tak? 3-0, 3-0, tak. Ofensywnie będziemy grać. Zwycięstwo, tylko zwycięstwo. A Brożek gra? Nie wiem, tego no nie wiadomo. Nie ma. Jak gra, to strzeli. Jak nie gra, to nie wiem, Sawiczewicz. No nie wiem, zobaczymy, nie wiem, czy Paweł będzie grał w końcu, czy wystąpi. Nie wiem, dużo ludzi o to pyta. I Kuba też chyba jest pod znakiem zapytania, także jeżeli by grał, no to myślę, że Kuba, Paweł i na koniec Krzysiu Dżazga, tak, żeby poprawić to, co zrobił ostatnio. Jazda, jazda, jazda! Po pierwszej połowie? Dość wyrównany mecz. Mieliśmy jedną sytuację, nie udało się. Mam nadzieję, że w drugiej będzie dużo lepiej i przede wszystkim wygramy. Ale atmosfera dopisuje, przyzna pan. Znakomita. Takiej jeszcze nie było, nie pamiętam długo. Także oby tak dalej. No jest niedosyt, bo wydaje mi się, że Wisła zasługuje, żeby ten mecz prowadzić. Ale wierzę, że brat będzie tak samo grał jak w pierwszej połowie i strzeli bramkę, bo na razie mi się podoba, jak cała Wisła. Na pewno. Atmosfera rewelacyjna, cały stadion dopingujemy wszyscy jak tylko się da i myślę, że będzie dobrze derby dla Wisły. Dziękujemy bardzo, że z nami jesteście.